Cześć wszystkim, znowu witam was i dzisiaj chciałem porozmawiać z wami znowu o kosztach ładowania. Jak wiadomo, ceny pójdą w górę. Nagrywam teraz, jest październik, w okresie obniżenia VAT-u do 5% na energię elektryczną tarcza antyinflacyjna już się skończyła. Włodek z tej strony, to jest mój kanał hobbystyczny o elektromobilności. No i sierpień był dla naszej Model 3 Long Range, zwanej Mria, wyprodukowanej w listopadzie 2020 roku po facelifcie, kolejnym miesiącem, kiedy nie mieliśmy podróży, żeby było dla nas wymagane ładować poza domem. I ceny póki co, jak wiadomo, pozostawały bez zmian, czyli w G12W, w taryfie nocnej płaciłem 60,5 groszy za 1 kWh. Serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia tego filmiku oczywiście oraz pozostawienia jakiegokolwiek komentarza od 5 słów, bo to zwiększa oglądalność i też mi pomaga wspierać moich rodaków. Ja pochodzę sam z Ukrainy. Dziękuję bardzo. Po ostatnich wysłuchaniach Maska już kilka osób mi zapytało, czy nie spaliłem jeszcze swoją Teslę. Nie szanuję tego człowieka za taką postawę i oczywiście kupowałem samochód nie dlatego, że dowodzi tą firmą Musk. Ja wiem, że Musk bardzo szkodzi swoim firmom, swoim czasami bardzo aroganckim zachowaniem. Elon tymi wysłowieniami zdecydowanie nie pomaga w Ukrainie i w tym Polsce, a dla ciekawych wspierać Ukrainę, to zapraszam do opisu pod tym filmikiem. Tam podaję linki do zweryfikowanych funduszy charytatywnych. My już wiemy, że nowe ceny za energię elektryczną będą 3 razy droższe dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Ja szybko wyczerpię ten limit 2000 kWh. Niestety Polska, jak i kraje sąsiednie, nie były przygotowane do kryzysu energetycznego w wyniku wojny rosyjskiej. Większość dostaw tanich paliw kopalnych z Rosji w najbliższe czasy nie wróci. Otóż po przekroczeniu limitu 2000 kWh zagwarantowaną ceną ja wpadnę w dużo droższą stawkę, nawet w nocno-weekendowej taryfie. Przymiarkę do cen rynkowych G12W widzieliśmy na kanale o fotowoltaice. Link na filmik znajdziecie w opisie. To dzisiaj policzę nie tylko, ile faktycznie kosztowało ładowanie i przejechanie 1 km z samochodem elektrycznym na przykładzie Tesli, ze wszystkimi stratami, czyli to, co zapłacimy za ładowanie z gniazdka w domu, bez fotowoltaiki, ale również zrobimy oszacowanie kosztów dla najbliższej przyszłości. Nie znamy jeszcze cen paliw tradycyjnych, dlatego cen przyszłościowych energii energetycznej nie będę porównywać do hipotetycznych cen gazu, benzyny lub oleju napędowego, bo to jest spekulacja po prostu, nie chcę tego robić. Nie mam szklanej kuli, nie znam cen z przyszłości. Co my możemy zobaczyć w raporcie kalendarzowym Tesla Fi? Postaram się pokazać go tu. Tesla Fi działa ze wszystkimi Teslami, a z moim linkiem możecie sobie pobawić w to bezpłatnie przez 1 miesiąc. Tutaj patrzymy tylko na miesięczny przebieg oraz pokonane trasy na mapie widzimy. Sprawdzamy, czy nie było ładowań poza domem i nie było, a ilość rzeczywiście pobranej energii weźmiemy sobie z danych podlicznika. Patrząc na mapy, to głównie jeździliśmy do Trójmiasta, tak, jeden raz do Malborku ze Starogardu Gdańskiego, drogi głównie krajowe 222, obwodnica Trójmiasta S6 i troszeczkę autostrada A1. Trasa do Trójmiasta przez A1 może być szybsza o 1 minutę, no jeżeli nie będziemy palować i nie będziemy się narażać na patrol speed, grupy speed, a przez ruch wahadłowy w Swarożynie właśnie starałem się unikać wyjazdu przez A1, bo to nie zachęca stanie tam w korku. Za siebie mam przejechane 2199 km przebiegu, czyli prawie 2200 km. Trochę mniej niż w lipcu, ok? No i zapamiętamy tą liczbę, tu gdzieś zapiszemy. Miałem 0 ładowań poza domem, płatnych lub bezpłatnych, obojętnie. Teraz odczytujemy wskazanie podlicznika energii elektrycznej, który jest u mnie w garażu. Ładuję z trzeciej fazy podstawowym zasilaczem Tesla UMC drugiego pokolenia. I patrzymy na słupek za lipiec, co my widzimy. Pobrałem z sieci 442,02 kWh ze wszystkimi stratami to jest. I też zapisujemy tą wartość. Ładowania zaczynają się po godzinie 22 i kończą się przed 6 rano.
Nigdy nie mam do naładowania więcej niż jest czasu w dobie, no albo prawie nigdzie. Jak to mam, to ładuję na weekend. Otóż zawsze ładuję w taryfie nocnej. Też w taryfie nocnej u nas pracuje suszalka, pralka, zmywarka, energochłonne urządzenie. Więc staramy się korzystać przeważnie z drugiej strefy w taryfie D12W Energii. Pokazuję Wam fakturę, też tutaj będzie pokazana. Nocna cena za sierpień, bez zmian z lipca, sprawdzałem 65 groszy za 1 kWh. Tutaj widać, że nawet bez pompy ciepła, no to łatwo wykraczam poza limit tych zagwarantowanych taryfów niskich, więc bez i prawdopodobnie już w trzecim miesiącu zapłacę już pełną stawkę komercyjną. Otóż tak, liczmy szybciej. Liczymy koszty ładowania teraz samochodu. 442 kWh, 0,2 razy 60,5 groszy otrzymujemy 267 zł 42 grosze tam z drobnymi. Więc teraz koszt 1 km 267,42 podzielimy na 2199 km i otrzymujemy 12 groszy i 16 setnych, albo za 100 km to będzie 12 zł i 16 groszy. Okay? Teraz policzmy realne zużycie energii elektrycznej w tym samochodzie. 442 kWh dzielimy na 2199 km i otrzymujemy 201 Wh na kilometr. Podobnie jak w lipcu. Zobaczymy, jak będzie zimą. Ale ile podaje API Tesli, czyli pokazu API Tesli i to, co na ekranie Tesla pokazuje, to są tylko wydatki energetyczne na samą jazdę. Tesla pokazuje 159 Wh na kilometr. Jakie jest niedoszacowanie? 201 dzielimy na 159 i otrzymujemy, że niedoszacowanie stanowi aż 26%. To co, Tesla ściemnia? No, zdecydowanie mają pole do poprawy, bo mają taki soft, że mogą to wszystko rozpisać, gdzie idą wydatki energii. Wiem na pewno, że nie są wliczone straty na wartownik, czyli parking pod biurem, energię na klimatyzację, na postoje przed tym, jak włączymy drive, czyli tryb park, tryb campingowy, czy jak nagrywam na przykład filmik w garażu, no to też nie jest wliczone. Strata na ładowanie oczywiście i proste czuwanie samochodu bez trybu ochrońca, proste czuwanie, sprawdzanie update'ów, właśnie samo update'owanie samochodu też nie są wliczane do tych strat. No i rzeczywiście samochody, które nie mają tych funkcji, no nie ponoszą tych strat. Ale w nowych wersjach oprogramowania, już w następnej, 36 wersji oprogramowania, Tesla niby wprowadzi jakieś rozszerzone statystyki zużycia energii. Czy będzie to tak szczegółowe jak w samochodach koreańskich? No to zobaczymy, ja jeszcze nie wiem. Tradycyjnie dodaję koszt subskrypcji Ionity, z której w sierpniu nie skorzystałem, bo przypominam, Ionity można subskrybować na rok, więc idealnie byłoby ładować chociażby jeden raz na miesiąc, a jeżeli mniej, no to możemy być stratni. Dobra, dodajemy te 79 do 267,42 zł, no to otrzymujemy 346,42 zł. No i to na 1 km 15 groszy, 70, albo 15 zł 75 groszy na 100 km. A teraz, ok, jak obiecywałem, symulacja bardzo drogiego domowego ładowania bez fotowoltaiki. Ile to nam będzie? Więc stawka nocna weekendowa w taryfie G12WO to jest 70 zł 55 za kWh, czyli będzie prawie 3 razy większa niż obecnie. Nie wiem, czy to jest z przesyłem, czy bez, czyli może być jeszcze gorzej, bo to może być cena bez VAT, bez przesyłu i różnych dodatkowych poborów. Czyli już dużo drożej nas skasują za energię i taka stawka za kWh jest nawet wyższa niż obecnie na ultraszybkich ładowarkach Ionity z abonamentem Passport
Ja płacę chyba złoty 23 czy złoty 26. Jest to stawka bliska do PowerDot CCS i trochę, tylko trochę niższa niż na przykład stawka ładowania na Orlenie w prądzie stałym. Ale jednak ta stawka jest nadal tańsza niż Ionity bez abonamentu. Albo Noxo na przykład na najszybszym złączu, która też kasuje 2,99 za kWh. To 100 km w następnym roku mi będzie kosztować co najmniej, liczę w nowej stawce, 70,53 zł, 86,50 coś tam 11. Dzielimy na 2199, to mi wychodzi 0,3428, czyli 34 groszy za kilometr lub 34,28 groszy za 100 km. I to po przekroczeniu limitu. Więc mała dygresja. Tyle mi kosztowała jazda na gazie w moim poprzednim samochodzie, kiedy gaz kosztował w okolicach 2 zł. Ten swój stary samochód sprzedałem w 2020 roku i wtedy już chyba były droższe ceny za gaz, więc już płaciłem więcej. A teraz gaz kosztuje ponad 3,20, chyba 3,40 już widziałem w październiku i pewnie będzie drożej. I dlatego płaciłem 35 zł za 100 km, bo zużycie moje było 13,5 litrów gazu na 100 km w poprzednim samochodzie. Otóż porównując ceny obecnie energii do cen paliw, ceny w sierpniu, we wrześniu, za 12 zł 16 groszy, to ile my kupimy? 3,8 litrów gazu, około 2 litrów benzyny i jeszcze mniej oleju napędowego, gdzieś 1,7 litra. Za przyszłą cenę energii, w obecnych cenach paliwa, to kupimy oczywiście więcej. 10,7 litrów gazu, 5,53 litrów benzyny, 4,83 litrów oleju napędowego, czyli teoretycznie zbliżamy się. Ale nie mam szklanej kuli i ceny paliw już wzrosły. Okej, bo niestety wszystko będzie tylko iść w górę, nie? Z drugiej strony, jako alternatywa, no, można zainstalować sobie fotowoltaikę, nie? Obecnie 1 kWp z instalacją może kosztować od 4 do 6,5 tysiąca złotych. Żeby pozostać w ramach taniej taryfy, potrzebuje rocznie zgenerować z własnego dachu od 7,4 MW energii, czyli potrzebuje 7,4 kWp mniej więcej. A to by mi kosztowało po 6 tysięcy za kWp 48 tysięcy złotych za instalację. To gdzieś w cenach wrześniowych 15 tysięcy litrów gazu lub 7 758 litrów benzyny lub 6 775 litrów oleju napędowego. Ale to w tych cenach, których już nie ma. No, teraz podjeżdżam do stacji paliw, to są trąbki wielkie i tutaj zwykle są ok ceny. To wam powiem, ile kosztuje tu tankowanie. 6,77 benzyna, gaz 3,14 i olej napędowy 7,93, czyli prawie 8 zł. To co? Bez sensu kupować elektryk, bo jeszcze trzeba zainwestować w fotowoltaikę, bo elektryk w zakupie jest bardzo drogi, a i tak musimy dokupić tą fotowoltaikę w cenie 7-8 tysięcy litrów paliwa. I niektórzy powiedzą, ok, wolę kupić spalinowy samochód. No oczywiście, jeżeli nie macie fotowoltaiki, no to może być w tym jest sens, faktycznie. Chyba że chcecie zapłacić więcej za to, że będziecie mieć inny rodzaj napędu, który ma swoje wady oraz swoje zalety. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ale przypomnę, że fotowoltaika nam działa na jednym falowniku, gdzieś 10 lat nam działa na jednym falowniku, a na same panele często mówią, że jest wydajność, spada do 80%, powiedzmy po 25 latach, nie? A też
zwrot tej fotowoltaiki zależy od tego, ile zużywacie prądu, autokonsumpcja. Bo ja na przykład ze swoimi przebiegami, które prawie 80 tysięcy przebiegów zrobię w 2 lata, gdzieś tam 35-40 tysięcy kilometrów za rok elektrykiem, więc zużyję tą ilość paliwa w koszt instalacji innym porównywalnym samochodem dość szybko. Wiecie, po 2 latach czy 3 już zużyję to paliwo, a dalej fotowoltaika by mi była bezpłatna, wiecie, czy prąd z fotowoltaiki mi by był bezpłatny, zamortyzowałbyś. Z jednej strony opłacalność fotowoltaiki z tymi nowymi cenami na prąd, no, jak mówiłem, że opłacalność będzie wyższa fotowoltaiki z nowymi cenami na prąd, nawet w tym net billingu, o ile zrobię sobie fajną autokonsumpcję. Może dlatego trzeba będzie sobie magazyn energii zrobić. Trzeba oczywiście mieć dom, żeby to zainstalować. I może po wygranej wojny Ukraina będzie dostarczać tańszy prąd ze swoich reaktorów atomowych. Mam na to nadzieję. I może wtedy będzie lepiej z cenami na energię i na prąd i odetchniemy z ulgą. Zobaczymy. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo dziękuję wszystkim, kto pomaga Ukrainie. Pozdrawiam i do widzenia.